Hello to Berlin! Łączymy się z Państwem ze Stadionu Olimpijskiego. Przekonamy się, czy obie ekipy mają jakieś asy w rękawie na dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na mecz. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24. I spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy! Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Szymański. Uwaga, uderza z dystansu! Polacy notują stratę na swoim koncie. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Taka postać to ogromny atut i permanentne zagrożenie dla obrony i bramkarza przeciwników. Dysponuje potężnym strzałem i często uderza z dystansu, siejąc zamęt w szeregach obronnych rywali. Nawet obrona na tyle dobra, by nie dopuścić rywali w pobliże bramki, bywa bezsilna w takich przypadkach. Robi się coraz groźniej. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. Cudowna piłka, spójrzmy! Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło, minimalnie źle ułożona stopa. Zalewski. Zalewski. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Frankowski. Zalewski. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Uderza na bramkę. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Dobra interwencja bramkarza. Paweł Dawidowicz. Ale strzał! Szkoda, że nie w światło bramki. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Ale teraz już musiał być gwizdek. Drugi faul w ciągu kilku sekund. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Biało-czerwoni dobrze się prezentowali przez ostatni kwadrans. Częściej mają piłkę przy nodze. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję za okazją. Wyraźnie przeważają, cisną i chyba w końcu coś wpadnie. Paweł Dawidowicz. Zagranie do Frankowskiego. Zalewski. Zieliński. Frankowski przy piłce. Piotr Zieliński.
Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Naprawdę dobra próba. Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Świderski. Kiwior. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ależ było blisko szczęścia. Słupek. Kapitalnie. Wojtek Szczęsny. I teraz przy piłce Zabicer. Dobra teraz interwencja. Piłka trafia do Zabicera. Nic z tego nie będzie, przynajmniej nie tym razem. Offside. A mogło być inaczej. Była próba powrotu ze spalonego, no tylko wyszło nie w tempo. Jan Bednarek. Groźnie teraz jest pod presją. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Sędzia pozwala grać dalej. Ale jednak rozlega się gwizdek. Mamy zatem rzut wolny. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Polacy tracą piłkę. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Posyła piłkę w szesnastkę. Ale śliczna bramka! Uderzył od razu! Ale on ma wyczucie czasu i przestrzeni. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Piłka jeszcze odbiła się od ziemi, więc tym większe brawa dla strzelca za ten półwolę. Oj, brakowało nam bramek w tym spotkaniu. Teraz nareszcie doczekaliśmy się. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Kiwior. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Marko Arnautović. Świderski. Teraz Dawidowicz. Frankowski. Robert Lewandowski. Bartosz Salamon. Kiwior. Świderski. Zagranie do Dawidowicza. I teraz poprzeczka, ale gramy. Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. O, powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut, bo jedno bramkowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce.
Wojciech Szczęsny. Do końca meczu zostały minuty. Polska nadal na prowadzeniu, ale przeciwnik depcze im po piętach. Skromne prowadzenie to na pewno nie jest szczyt marzeń, ale jeśli będą konsekwentni w swojej grze, to myślę, że zdołają dowieść ten wynik do końcowego gwizdka. Uważna gra w obronie powinna zapewnić im wygraną, choć nie można być tego pewnym, dopóki mecz jeszcze trwa, a przewaga jest zaledwie jednobramkowa. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. Drużyna musiała drżeć o zwycięstwo do ostatniej chwili. W końcu miała tylko jedną bramkę przewagi. Ale ostatecznie to wystarczyło do wygranej. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu. Przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić.